Wystawa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu zorganizowana jest z okazji stulecia urodzin wybitnego artysty, malarza, rysownika, scenografa, projektanta tkanin, grafika i pedagoga Tadeusza Brzozowskiego. W latach 60. należał do artystycznej czołówki Europy. Wypracował jedyną w swoim rodzaju alchemię koloru, która była zjawiskiem wyjątkowym nie tylko w skali polskiej sztuki, ale również sztuki światowej. Tytuł wystawy wywodzi się od słów artysty, który mówił o swoich pracach, że jego obrazy, rysunki to niby ludzkie ciało. Tu strzyka, tam łupie, ale rży, a sumienie kąsa. Na wystawie pokazujemy 250 dzieł, w tym około 200 dzieł Tadeusza Brzozowskiego. Pokazujemy twórczość Tadeusza Brzozowskiego w kontekście jego inspiracji sztuką dawną, polską i obcą, w kontekście prac jego wybitnych przyjaciół artystów, prac jego uczennic, a także innych artystów z młodszych generacji, których łączy z nim podobne widzenie świata, poczucie humoru, widzenie formy. Wystawę rozpoczyna prezentacja pierwszych dziecięcych prac artysty. Pokazujemy kilkanaście rysunków Tadeusza Brzozowskiego z lat 1924-1935. Już jako małe dziecko był zainteresowany marginaliami zdarzeń, narracją w obrazie, kolorem i tym ruchem, który pojawia się w całej jego twórczości. Te sceny zdradzają też wspaniały zmysł obserwacji, którym był obdarzony artysta już jako małe dziecko, a także myślenie formą, kolorem oraz wspaniałe poczucie humoru i zamiłowanie do umieszczania w swoich kompozycjach anegdoty. Na ekspozycji pokazujemy całą drogę twórczą artysty, cały ten proces, kiedy Tadeusz Brzozowski nauczył się rysować. Pokazujemy bardzo ciekawe studia aktów męskich i kobiecych, a także studia rąk. Warto zwrócić uwagę na ostrą, ekspresyjną, zamaszystą kreskę i zamiłowanie artysty do stosowania bardzo ciekawych, karkołomnych wręcz momentami skrótów perspektywicznych. Te rysunki, które Państwu tutaj pokazujemy, pochodzą z lat, kiedy artysta uczył studentów na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, uczył ich rysunku i rysował razem z nimi. Ciekawostką, którą też prezentujemy na tej ekspozycji jest podręcznik rysunku, który pochodzi z 1728 roku, był własnością artysty, mógł być inspiracją w jego własnej pracy. Podłoże, na którym powstały studia rąk i niektóre z aktów, to kartony z firmy, która była własnością ojca Tadeusza Brzozowskiego. Jest to też tak zwane signum temporis, ponieważ w ówczesnym momencie, w latach 50., 40., bardzo było ciężko o dobrej jakości karton, papiery, materiały do twórczości plastycznej. Najwcześniejsze z obrazów Tadeusza Brzozowskiego prezentowanych na wystawie pochodzą z drugiej połowy lat 40. To m.in. Mesjasz. Obraz ten bezpośrednio nawiązuje do twórczości Tadeusza Makowskiego, który był jednym z najbardziej ulubionych artystów Tadeusza Brzozowskiego. Pokazujemy też pracę Tadeusza Makowskiego, która należała do artysty, pracę bez tytułu, akwarele, na której właśnie znajdują się charakterystyczne dla Makowskiego uproszczone bryły postaci, a także, co jest też wielką gratką, obraz Tadeusza Makowskiego Szewc z Muzeum Narodowego w Warszawie, który był jego ulubionym obrazem. Te wszystkie trzy prace wykonane w bardzo różnych technikach łączy ten sam temat, pokazanie postaci Chrystusa Frasobliwego. U Tadeusza Brzozowskiego tronem proroka jest drewniany zydel, a koroną blaszany garnek nabity ćwiekami. Podobnie ludzki wymiar tego tematu przedstawił Albrecht Dürer, gdzie właśnie człowiek jest pokazany z tą czułością, ekspresja kreski, bogactwo tej kreski również łączy obu tych artystów. Podobnie, jeżeli chodzi o przenikliwe widzenie świata i taką czułość w widzeniu człowieczeństwa, symboli religijnych, tego typu obrazowanie było bliskie też dla Antoniego Rząsy, którego rzeźbę prezentujemy w tym zestawieniu. W połowie lat 50. Tadeusz Brzozowski namalował jeden ze swoich najsłynniejszych cykli rysunkowych, cykl Balet,
który nawiązuje do średniowiecznych misteriów i moralitetów, a jest rodzajem bardzo specyficznym uspółcześnionego tańca śmierci, dance macabre. Tańczące postacie pokazane w cyklu tych prac są poddane różnorodnym, bardzo wyrafinowanym torturom. Pojawiają się tutaj jak aktorzy na arenie cyrkowej, którzy bez szwanku wychodzą z najbardziej nawet ciężkich i dramatycznych sytuacji. Cykl ten nawiązuje bezpośrednio do tradycji dance macabre, tańca śmierci, i pokazujemy go m.in. w towarzystwie litografii piórkiem z 1827 roku, pokazującą śmierć, która porywa do groteskowego tańca przedstawicieli wszystkich stanów. W drugiej połowie lat 50. artysta odchodzi od figuracji w stronę tak zwanej anonimowej figuracji, jak sam o nim mówił, o dużym ładunku symbolicznym. Miejsce wyraźnie wyodrębnionych płaszczyzn i brołowatych kształtów zajmuje plątanina linii i kresek. Pajęczyna, która buduje formę nowych obrazów, kojarzy się z unerwieniem postaci. Tak jak mówił artysta, widać, że coś się rusza w tej materii, coś kłuje, coś boli. Człowiek został sprowadzony tylko do elementów sygnalnych. W drugiej połowie lat 60. artysta drążył powierzchnię obrazu, z wielowarstwowych struktur tworzył wciągające widza w głąb materii wielowarstwowe przestrzenie. Tak jest na obrazie Blanche i Rouge z 1967 roku. Zestawiamy go razem z pracą jego przyjaciela, z asamblarzem Władysława Hasiora, który na swoich kompozycjach umieszczał również zabawki synów Brzozowskiego. Pokazujemy pracę z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Czarna godzina. Wspólne jest nie tylko podejście do formy, przewrotność kompozycji, widzenie też ciała i człowieka w specyficzny sposób, ale także absurdalne poczucie humoru, które widać w kompozycjach obu przyjaciół. Tadeusz Brzozowski malował słowa, które przekształcał potem w obrazy. Te słowa pochodzą ze specyficznego słownika jego dzieciństwa. Są to nazwy starodawne, które pozwalały mu wytworzyć atmosferę autoironii. Taki jest też obraz i tytuł tego obrazu Morgenstern. Słowo wieloznaczne, które oznacza jutrzenkę, gwiazdę zaranną, ale jednocześnie narzędzie służące do zadawania bólu, czyli maczugę nabitą ćwiekami, używaną m.in. w wojnach husyckich. Taki jest też obraz Morgenstern, zawiły, skomplikowany w rysunku, pełen konfliktów, jasności i ciemności, dobrego i złego. Obraz powstał nad jeziorem Serwy w trakcie kręcenia przez Jarosława Brzozowskiego filmu Interpretacje i był odpowiedzią artysty na zadany temat, czyli namalowanie wschodu słońca. Biologiczne widzenie ciała i człowieka wspólne jest również dla twórczości Magdaleny Abakanowicz i Aliny Szapocznikow, dwóch koleżanek artysty, które tak jak on eksperymentowały z formą i nieustannie badały możliwości tworzywa, którym operowały. Dlatego na wystawie pokazujemy m.in. od 20 kilku lat nie pokazywany w żadnej przestrzeni ekspozycyjnej Abakan Magdalena Abakanowicz January, February, który tak jak obrazy Brzozowskiego przypomina rozdarte, wibrujące kolorem, ciekawą materią wnętrze. Prezentujemy również rzeźbę Aliny Szapocznikow, pracę Lampa Serce z 1970 roku w zestawieniu z rysunkiem Tadeusza Brzozowskiego Mistrzyka Chodź na dyma Szwester. Wspólne jest widzenie nie tylko formy, ale także podejście do ciała człowieka, a także poczucie humoru, które w twórczości obojga artystów było charakterystycznym elementem ich pracy.
pierwszej połowie lat 70. Tadeusz Brzozowski pojechał do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie z bardzo inspirującej podróży, po której artysta zasmakował jeszcze bardziej w kolorze i w intensywności zestawień kolorystycznych, intensywności światła, pojawiają się nieco inne formy w jego obrazach. Formy bardziej pękate, obłe. Artysta rozdarte wnętrza przykrył pancerzami i pojawia się cała galeria interesujących typów postaci, takich jak galant, który dumnie pręży swoje ciało, lub groźny krojczy, który pojawia się z tej strony ekspozycji. W 1979 roku Tadeusz Brzozowski maluje obraz Szwestra, w którym pokazuje nowy typ postaci. Z małych, postrzępionych form buduje larwowatą postać, którą umieszcza na jasnym, rzadko spotykanym w swojej twórczości tle. Ten nowy typ postaci pojawia się również później w rysunkach z tak zwanej Wielkiej Serii, najsłynniejszym cyklu rysunków tuszem Tadeusza Brzozowskiego, który powstał w latach 81-82, a który jest też przewrotnym komentarzem do ciężkiej rzeczywistości stanu wojennego. Powstała wtedy seria kilkudziesięciu prac, w których lawowanie rozwodnionym tuszem artysta doprowadził do maestrii. Obserwujemy w cyklu tych prac kolejne kadry tortur bohaterów, na których ciągle czyha niebezpieczeństwo. Wielką inspiracją dla Tadeusza Brzozowskiego była również sztuka rodzima, głównie zabarwiony sarmatyzmem polski barok. W pracach w rodzaju konterfektu, które wyglądają jak portrety twarzy po ściągnięciu skóry z modeli i zobaczeniu tego, co jest w środku, czyli mięśni, kości rozpostartych na stelażu, brzmią echa dawnych portretów trumiennych. Dlatego na wystawie pracę Tadeusza Brzozowskiego z lat 80. pokazujemy w kontekście, w towarzystwie portretów trumiennych ze zbioru Muzeum Narodowego we Wrocławiu, a także z Muzeum z Warszawy i Poznania. W sztuce Tadeusza Brzozowskiego śmierć stale towarzyszy w miarę upływu życia. Raz jest śmiertką, która głaszcze go po głowie, ale bywa także kostuchą, tak jak w obrazie Spisa, z którym świetnie koresponduje tarcza herbu piekarzy z Bolkowa z początku XVIII wieku, którą pokazujemy właśnie na naszej ekspozycji. W drugiej połowie lat 80. artysta coraz częściej stosuje podkolorowanie, jak sam o tym mówił, rysunków tuszem akwarelą. Pojawiają się niezliczone odcienie kolorów. Miękkiej plamie towarzyszy, jak zawsze w twórczości Tadeusza Brzozowskiego, ostra, zdecydowana kreska, która tym razem buduje śmieszne, biologiczne, miękkie formy, które przypominają karykaturalne postaci. Tak jest eksponowanymi na wystawie rysunkami z cykli Homo Ludens a la, i mamy tutaj na przykład Homo Ludens a la Pineapple Mousse, czy Homunculus a la hot dog w tym wypadku. Na końcu wystawy prezentujemy prace artysty, które powstały 2 dni przed jego śmiercią. Jest to wspaniała seria 15 rysunków, portretów tzw. świeckich apostołów. I widać, jak sztuka Tadeusza Brzozowskiego zatacza koło. Artysta wraca do tzw. jawnej figuracji. Tadeusz Brzozowski wyjechał do Rzymu, aby spotkać się ze swoimi przyjaciółmi. Tam też miał wręczyć jeden ze swoich ostatnich obrazów papieżowi Janowi Pawłowi II, Mesjasza. Kilka dni przed wręczeniem tego obrazu artysta zasłabł na ulicy i niestety zmarł. Na wystawie prezentujemy też ostatni obraz artysty. Prezentujemy go tak, jak zostawił go artysta w swojej pracowni, na jego sztaludze. Jest to obraz niedokończony, niezwykle dramatyczny, kojarzący się również z barokowym tańcem śmierci. Twórczość Tadeusza Brzozowskiego wciąż jest uniwersalną opowieścią zbudowaną z konfliktów i przeciwieństw wpisanych w ludzką egzystencję. Jego pełne tajemniczych struktur, wielowarstwowe przestrzenie, które budował w swoim malarstwie i rysunku, stanowią ciągłą inspirację dla wielu pokoleń badaczy, widzów i artystów. Pod względem formy i treści egzystencjalnych można powiedzieć o wszystkich tych pracach, że tu strzyka, tam łupie, ale rży, a sumienie kąsa.